Pan z wami I z twoim. Słowa Ewangelii, według Świętego Marka. Tobie, Panie. Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę. On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym, pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarna um, gdy był w domu, zapytał ich, o czym to rozmawialiście w drodze. Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to kto z nich jest największy, on usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich, jeśli kto chce być pierwszym Niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Przyjść, Duchu Święty, przez serce Maryi, Duchu Mądrości i Męstwa, Rady, Rozumu, Umiejętności, Pobożności, Bojaźni Bożej. Przyjść, abyśmy napełnieni dzisiejszym Słowem, stali się duchowo mali, aby być podobnym do Jezusa. Szala Maria, Sholmanah, na benolon, Shalhmelachetol, Maria, Shol, Shallemehador, a do Pan Jezus lubił wędrować ze swoimi uczniami. Przemierzał Galileę. Ale nie chciał, żeby ktokolwiek o tym wiedział. Chciał, żeby w tej małej grupie jego apostołów mógł przebywać na modlitwie, milczeniu, skupieniu. Nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział, to znaczy, nie chciał w tym momencie kontaktu z tłumami. Na to miał przyjść Odpowiedni moment. Teraz był czas na to, żeby być z nimi i żeby ich pouczać, mówić o sprawach, które są tajemnicami mesjańskimi, teraz już znam w pełni znanymi, ale dla uczniów to była nowość. To było coś niezwykłego, tajemniczego, tajemnice mesjańskie, czyli tajemnice serca Jezusa. Co stanie się z Jezusem? Jezus mówi o sobie jako Syn Człowieczy. Nie prost jestem Mesjaszem. Nie mówi ja Jezus, będę wydany w ręce ludzi, tylko Syn Człowieczy. Ale chodzi oczywiście o Niego. Będzie wydany w ręce ludzi. Będzie zabity, ale trzeciego dnia po swojej śmierci stanie. Czyli mówi tutaj wyraźnie o tym, że on jako syn człowieczy, czyli syn Boga, będzie uśmiercony przez tych, którzy go nienawidzą z powodu jego nauki, jego sposobu życia. Z powodu tego, że ciągle im się sprzeciwia ich nieprawości, obrzydliwości ich serc, ich postępowania. Temu się Chrystus sprzeciwiał, wzywając tych, którzy byli odpowiedzialni za naród do głębokiego nawrócenia. A im się wydawało, że z nimi już jest wszystko dobrze, że są święci od samego Boga, od Jezusa. Ale mówi właśnie o tym, że nie tylko będzie męka. Będzie zmartwychwstanie i ono będzie tak wspaniałe, tak wielkie, tak cudowne, to będzie wydarzenie, że zmieni przez to historię świata i ludzi. Ale oni nie skupili się na tym, że na końcu jest zmartwychwstanie, czyli to, co najważniejsze, tylko na męce, na śmierci Jezusa. A więc Jezus, mówiąc o zmartwychwstaniu, mówi, o swoim triumfie, zwycięstwie, ale najpierw musi być przegrana. Męka, śmierć w oczach wielu wydaje się przegraną. Najpierw musi być udręka, cierpienie, odrzucenie. Jezus wziął wszystkie grzechy całego świata ludzi, którzy poszli za Nim i tych, którzy Go szczerze nienawidzili. Więc Chrystus mówi o tym, o tej tajemnicy, a jednocześnie chwalebnej. Swoim wybranym, umiłowanym. Ale oni tego nie rozumieli. Przecież to było jasne, proste. Mimo wszystko, ich umysły były tak otępiałe. Nie rozumieli, co do nich mówi Jezus. Proroctwo o swojej męce i zmartwychwstaniu. O co tu chodzi? Dlaczego nam o tym mówi? Przecież żyje. To prawda, są ludzie, którzy Go prześladują, nienawidzą, ale tak wielu ludzi idzie za Nim i Go słucha. Nie pozwolą zrobić Mu krzywdy i oni sami też, apostołowie, nie pozwolą na to, żeby ktokolwiek podniósł rękę na Pana Jezusa. I wiemy, że nawet w Ogrójcu Piotr spełnił swoją obietnicę. Bronił Pana Jezusa, wziął miecz i odciął jednemu nawet ucho broniąc Pana Jezusa, więc naprawdę chcieli bronić Pana Jezusa, ale tak po ludzku, tak jak, jak jego gwardia przyboczna, jako najbliżsi żołnierze i naprawdę by to starali się uczynić w ogrójcu, wszyscy, nie tylko kto. ale Pan Jezus im tego zabronił, nie, nie możecie mnie bronić w taki sposób, tego nie chcę. My to już bardziej rozumiemy, chodziło o to, żeby poddać się na mękę. I Chrystus poddał się męce dobrowolnie całkowicie, przecież nikt nie zmuszał Go do cierpienia, do strasznej śmierci. A więc nie rozumieją, a boją się pytać. No bo yy, po tym, jak Pan Jezus skarcił Piotra, który mu powiedział, że nie myśli po Bożemu, tylko po ludzku kiedy ten powiedział, nie przyjdzie na Ciebie męka, cierpienie, to bali się pytać, reagować bo bali się tego, że Pan jest ich mocno skarci że powie, że mają myślenie podobne raczej do diabła a nie do, do niego do myślenia Jezusowego ale my dziękując Dobremu Panu możemy powiedzieć Panie, a więc chodziło Tobie o zwycięstwo przez mękę, śmierci i zmartwychwstanie a więc chodzi Tobie o to, że my również mamy mieć udział w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Twoim, jeżeli prawdziwie chcemy być Twoimi uczniami. A więc, jeżeli chcę być uczniem Pana, chcesz chrześcijaninem, to muszę to samo doświadczyć, co mój umiłowany mistrz. Bez tego nie będę Jego uczniem. Nie ma zmartwychwstania bez męki i śmierci. A więc, jeżeli chcę zmartwychwstać razem z Chrystusem do chwały, to muszę doświadczyć pierw również cierpienia. Ale to cierpienie jest błogosławione, jest błogosławieństwem, bo jest udziałem w cierpieniu mojego Pana, Mesjasza, Syna Bożego, Syna Człowieczego. I wielu świętych mówi m.in. święty Franciszek, święty Ojciec Pio, też ostatnio beatyfikowany kardynał Wyszyński. Że cierpienie, które się znosi dla miłości Boga w pewnym momencie przestaje być gorzkie, smutne, ale staje się radością duszy i słodyczą, bo właśnie przez to podawniam się do mojego Pana, do mojego Boga, i to jest zapowiedzią tego, że stanę do życia, dzięki miłości Boga. Więc teraz sądzę, że my wszyscy słuchający tych słów, teraz rozumiemy, co Pan chciał powiedzieć uczniom i co nam chce teraz powiedzieć. A więc wędrują, Pan jest powiedział to słowo, i potem jest milczenie. Przechodzą do kofarną do domu Szymona Piotra. E, I Pan Jezus e, zadaje im pytanie. W drodze rozmawialiście, rozmawialiście o czymś, e, co to było. Moglibyście mi to powiedzieć, przekazać. Bo jestem ciekaw, c, e, czemu rozmawiacie o jakichś sprawach, ale nie mówicie mi o tym. To mnie trochę martwi, bo chciałbym, żebyście wszystko mi mówili, co przeżywacie, o czym mówicie, o czym myślicie. Przecież wiemy, że Pan Jezus doskonale wszystko wiedział, ale, ale chciał, żeby oni też mu to wszystko, co myślą, co czują, mówili. Nie tylko między sobą. Oni milczeli. To znaczy, było im głupio, wstyd. Dlaczego? Dlatego, że w drodze Pan jest na pewno szedł na przodzie, a e, oni z tyłu i słyszą na pewno, jak oni gdzieś tam ruczą między sobą, coś szepczą sobie i się posprzeczali, pokłócili się. O co? O coś bardzo głupiego. Kto z nich jest największy? Jak małe dzieci w piaskownicy. Kto zrobił ładniejszy zamek z piasku? Większy, piękniejszy. A jak nie, no to łopatką. To takie dziecinne, może być takie śmieszne, zabawne, kłócić się o to, kto jest największy. Wiemy, kto jest największy pośród nich. Jezus, a nie oni. Największy jest Jezus i nie ma większego i nie będzie większego od Jezusa. Największy jest ich Pan, Mesjasz. A dlaczego jest wielki? Również dlatego, że w swojej wielkiej miłości, tak jak zapowiedział, podda się śmierci, ale zmartwychwstanie. I dlatego jest wielki. To jest wielkość w oczach Boga. Więc jeżeli chcą być wielcy jak Pan Jezus. Powinni zgodzić się na to samo, co Pan Jezus, męka, śmierć, a potem zmartwychwstaną z Chrystusem. Więc yy, to było głupie, ale jakże bardzo ludzkie, jak wielu z nas, niestety podobnie myśli, czuje i pragnie być wielkim, pragnie być kimś, pragniemy wszystkich przewyższyć. To jest w nas, mniej czy bardziej, ale jest w każdym po grzechu pierworodnym jest to owoc grzechu pierworodnego jest to w nas chcemy być wielcy ale wielcy w oczach Boga to właśnie ci którzy tutaj na ziemi staną się najmniejsi mali dlatego Chrystus potem wiedząc o czym mówili ale oni nie mówili o tym Pan Jezusowi, bo było im właśnie wstyd to sam zdradził sekrety ich serc jeżeli chcecie być pierwsi Bądźcie tutaj ostatni, a będziecie w niebie pierwsi. Jeżeli chcecie być królami w niebie, królować razem ze mną, to tutaj bądźcie sługami wszystkich. Ostatni, najmniejszy, sługa wszystkich to przecież Chrystus na ziemi i przez to jest największy. To jest wielkość w oczach Boga. Być najmniejszym to wydaje się niedorzeczne. Sprzeczność, może dziwactwo. Jezus stał się ostatnim sługą, niewolnikiem wszystkich i najmniejszym. Dlatego zachęca do tego swoich uczniów. Chcesz być pierwszy, chcesz być wielki, to stań się taki jak ja. Na tym polega prawdziwa wielkość. Więc kto będzie pośród Was najmniejszy, ostatni, sługa wszystkich, niewolnik, to ten spośród Was będzie największy. Więc y, to jest zupełnie inne myślenie. To nie jest myślenie tego świata, któremu oni ulegli, właśnie, żeby być kimś, żeby pokazać się, żeby się wywyższyć, żeby być zrozumiałym, zuchwałym, żeby się popisywać, żeby innych wykorzystywać, ranić. Upokarzać. Wtedy, tak, w tym świecie ludzie tego świata czują się wielcy, silni, kiedy słabego mogą zgnębić, zranić, krzywdzić okraść, wykorzystać, to wtedy czują potęgę i siłę. I czują się wielcy. Ale jakże są mali w tym, jakże żałośni, kiedy budują swoją potęgę, chwałę, wielkość na cierpieniu niewinnych, ubogich i małych. Dlatego Chrystus pokazuje też dziecko jako pewien wzór. Obejmuje ramionami. Wyobraźmy sobie tę scenę Pana Jezusa, małe dziecko, którą przytula, obejmuje. Może kilkuletnie dziecko, może wziął nawet na, właśnie na swoje ramiona, przytulił przytuli do swojego serca. Pokazując, kto stanie się odmieni, stanie się jak to dziecko. Kto przyjmie to dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje nie tylko mnie, ale tego, który mnie posłał, Ojca. Jaka niezwykła tajemnica, jaka piękna i prosta nauka Pana. Stań się mały tak jak to dziecko. Czyli stań się takim jak ja, bo przecież Jezus stał się jak małe dziecko, bezbronne, niewinne, czyste. Dlatego wielu świętym, Pan Jezus ukazywał się też jak małe dziecko, roczne czy dwuletnie. Święty świętym Antoniemu również, między innymi, w świętej Faustynie. Małe dziecko. Dlatego Jezus mówi: Ja jestem jeszcze mniejszy niż to dziecko, które widzicie. Bądźcie więc mali ta, takimi jak ja. Jeżeli staniesz się taki mały jak ja, jeżeli ktokolwiek wtedy przyjmie ciebie. Przyjmie także mnie, a przez to przyjmie ojca. Bo w tych małych, w tych najmniejszych, w tych duchowych dzieciach i tych dzieciach fizycznych, ale przede wszystkim tych dzieciach duchowych jest Jezus. A skoro jest Jezus, to jest ojciec. Niesamowite myślenie Pana. Trzeba, żebyśmy weszli w tą logikę naszego mistrza, najpiękniejszą, naprawdę cudowna nauka. Na tym polega bycie największym. Poprzez to, że stanę się najmniejszy. Chrystus wiele razy mówił, chcesz, ci, którzy są pierwsi, teraz będą ostatni. Ostatni będą pierwszymi. I tak na pewno dzieje się i tak się staje. Dlatego, kto ciebie przyjmie, jeżeli ty stanieś się, albo już jesteś może małym dzieckiem duchowym, najmniejszym bratem Jezusa, to ktokolwiek przyjmie ciebie, przyjmie Jezusa i przyjmie Boga ojca bo Jezus jest zjednoczony z tymi najmniejszymi powiedział cokolwiek uczynicie jednemu z tych najmniejszych mnieście uczynili tych najmniejszych tych braci moich najmniejszych te siostry moje najmniejsze kto przyjmuje mnie przyjmuje tak bardzo się z nimi jednoczył to sam ja tak bardzo w nich jest cokolwiek się im uczyni, uczyni się Jezusowi i Bogu Ojcu. Jeżeli się okaże miłość tym najmniejszym, okazuje się ją Jezusowi i Bogu Ojcu. To jest to samo, jakbyś okazał Jezusowi i Bogu Ojcu miłość, i okazujesz, okazując tym najmniejszym. Więc to jest zachęta do czynienia miłości, miłosierdzia tym najmniejszym Jezusa. Oni są. Nie tylko dzieciom bezbronnym. Niewinnym, tym małym, czy szczególnie też tym, które są w łonach matek, bezbronne, niewinne, aby je bronić przed strasznym dzieciobójstwem, aborcją, przed tą masakrą, którą świat zabija bezbronnych milionami każdego roku. Trzeba bronić te maleństwa. I w tych najmniejszych jest Jezus, kto broni małe dzieci, i szczególnie te w łonach matek, broni samego Jezusa. Eee, dlatego trzeba nam to czynić. I to, są, to jest jeden rodzaj dzieci, tych według ciała, ale, ale są według ducha. Jezus mówi o jednych i o drugich, ale bardziej chwaląc tych, którzy są duchowo dziećmi, chociaż mogą fizycznie być dorośli, a mogą być nawet starsi wiekiem. Ale duchowo możesz być małym bratem Jezusa i małą siostrą Jezusa. Jakie to piękne. Duchowo możesz być najmniejszy. Może sam o tym nie wiesz i dobrze ale Bóg wie i widzi w tobie podobieństwo do swojego syna tak to jest najmniejszy to jest najmniejsza jakże on jest podobny ona jest podobna do mojego syna